72 lata temu III Rzesza podpisała bezwarunkową kapitulację, która położyła kres wojnie w nowożytnej historii. Oznaczało to koniec II wojny światowej w krajach europejskich. O tym ważnym wydarzeniu pamiętają mieszkańcy regionu. W specjalnych uroczystościach upamiętniających rocznicę zakończenia II wojny światowej wzięli udział przedstawiciele władz, kombatanci oraz mieszkańcy. Gdy mówimy o losach Polaków, to oznacza to, że 6 milionów obywateli Rzeczpospolitej zginęło w wyniku II wojny światowej. W tym połowa to byli Polacy pochodzenia żydowskiego. To zatem, gdyby przełożyć na dzisiejszą rzeczywistość, to mniej więcej 1/6 ludności Polski. Czyli gdyby sobie wyobrazić o kilka tysięcy, w ciągu kilku lat, kilka tysięcy mniejszą liczbę mieszkańców Kuby. I jeżeli będziemy pamiętać o tej lekcji historii, myślę, że inaczej będziemy też patrzeć na to, co się dzieje we współczesnym świecie.